rządzący mówią, że to dobry i merytoryczny kandydat. Opozycja zgodnie mówi o skandalu. Mowa oczywiście o Bartłomieju Wróblewskim, który być może będzie kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. O tym dziś powiemy w programie Otwarta Antena. Minęła godzina 20:30. Emil Górny, dobry wieczór Państwu. A porozmawiamy o tej kandydaturze z Państwa i moimi gośćmi. Są nimi z Koalicji Obywatelskiej Joanna Jaśkowiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. A z Prawa i Sprawiedliwości Filip Żelazny. Dobry wieczór Panu. Witam pięknie, witam serdecznie. To może teraz do Pani poseł. Najpierw zadam pytanie. Co Pani myśli o kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich? To dobry i merytoryczny kandydat? Ja nie oceniam w przypadku Pana posła Wróblewskiego jego kompetencji zawodowych czy wykształcenia prawniczego. Natomiast niewątpliwie kandydat partyjny na funkcję rzecznika praw obywatelskich nie jest dobrym pomysłem. W kontekście działań pana posła dotyczących wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, które skończyły się przyjęciem przez Trybunał Julii Przyłębskiej wyroku zakazującego de facto aborcji z przyczyn embriopatologicznych, który też wywołał ogromne wzburzenie społeczne, myślę, że nie jest dobrym pomysłem. Pańskim zdaniem, kieruję swoje pytanie do radnego Żelaznego, pańskim zdaniem Bartłomiej Wróblewski jest dobrym kandydatem? W pierwszej kolejności, o ile mi wiadomo, jeszcze kandydatem nie jest. Jest rozważany jako nie pierwszy kandydat. No ale Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, powiedział, że być może to będzie właśnie on. Tak, do tego chciałem przejść. Jeżeli nawet byłby kandydatem poseł Bartłomiej Wróblewski, to oczywiście uważam, że byłby bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze merytorycznie przygotowanym kandydatem, bardzo dobrym rzecznikiem praw obywatelskich. I jedno słowo, jak pani poseł pamięta, rzecznikiem praw obywatelskich była między innymi pani Irena Lipowicz. Ja przypominam sobie, że pani Irena Lipowicz była bodajże przez 3, a na pewno przez 2 kadencje posłem, no ale oczywiście nie była partyjnym kandydatem i nie była partyjnym posłem, bo przecież była z rekomendacji Unii Demokratycznej i Unii Wolności, a jak wiemy, tylko partyjnymi kandydatami są posłowie, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością, a ci, którzy są związani z Unią Wolności czy z Platformą Obywatelską, oczywiście nie są kandydatami, którzy mają związki z partią polityczną, także to jest trochę taka argumentacja, którą Państwo prezentujecie. 6122122 to numer do naszego studia. Zachęcam także Państwa do tego, żeby brać udział w naszej dyskusji. Chciałbym przeczytać Państwu i gościom w studiu tutaj dwie opinie. Jedna to opinia prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który powiedział, że to człowiek, który jest wielkich ambicji, do władzy dąży po trupach i w tym obszarze będzie zabiegał o to, żeby pozostać rzecznikiem praw obywatelskich. Z kolei Jadwiga Emilewicz, była wicepremier, mówi o człowieku, który troszczy się o prawa człowieka i tą tematyką zajmuje się aktywnie. To tak się zastanawiam, pani poseł, z którą opinią się pani bardziej zgadza? Z wicepremier Jadwigą Emilewicz czy z opinią prezydenta Poznania? Każdy ma prawo do swoich opinii. Ja również myślę, że w moim odczuciu poseł Wróblewski ze względu na kontrowersje, które budzi, nie jest tutaj dobrym kandydatem. Do wyboru rzecznika praw obywatelskich Sejm podchodzi już po raz kolejny. Była kilkakrotnie przedstawiana propozycja czy kandydatura pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, osoby, która cieszyła się ogromnym zaufaniem społecznym, poparciem 1000 organizacji społecznych, NGO-sów. Myślę, że odrzucenie tej kandydatury, a stawianie na kandydaturę osoby, która w sposób zdecydowany próbuje narzucić swoje poglądy i polityczne, i swoje poglądy również dotyczące etyki innym, nie jest najlepszym wyborem. Rzeczywiście zgadza się pan, pani radny, z opinią pani poseł? Ja bym przede wszystkim zadał pytanie, wśród kogo i wśród jakich środowisk, dla kogo poseł Bartłomiej Wróblewski jest kontrowersyjny? No z pewnością dla kobiet, które w ostatnim czasie wyszły na ulicę. Wszystkich? I powiedziałem tych, które wyszły na ulicę. No więc właśnie o to chodzi. Szanowni Państwo, każdy kandydat, który będzie, ja mam takie wrażenie, że kandydatem najlepszym dla
pani Jaśkowiak i dla państwa z Platformy Obywatelskiej, to była być może osoba jakaś, która by była albo homoseksualistą, albo transseksualistą. W gruncie rzeczy tylko tym się ale państwo zajmujecie. Ale Koalicja Obywatelska nikogo takiego nie proponowała. Panie redaktorze, w gruncie rzeczy przecież dokładnie o to chodzi. Przecież cały czas o tym państwo mówicie. Państwo zarzucacie posłowi, który został wybrany przez obywateli, zarzucacie to, że śmiał bronić życie. I to jest zarzut pod adresem pana Bartłomieja Wróblewskiego. Państwo sobie żartujecie. Rzecznik Praw Obywatelskich jest tą osobą, która będzie miała się zajmować prawami wszystkich obywateli, a nie wąskiej grupy ludzi, którzy najbardziej krzyczą, homoseksualistów, transseksualistów czy środowisk LGBT, bo tak naprawdę o to państwu chodzi. I wydaje mi się, że to jest w ogóle zupełnie nieporozumienie. Nie oceniajmy przez ten pryzmat. Pan Bartłomiej Wróblewski jest doktorem prawa, konstytucjonalistą. W żadnym razie nie narzuca nikomu swojego ani światopoglądu, ani swojej postawy. Ma prawo ją prezentować tak jak każdy inny. Państwo zarzucacie posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu, że ma swoje poglądy, przy czym sami narzucacie, że najlepiej, żeby to była osoba, która będzie broniła homoseksualistów, środowiska LGBT i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest narzucanie nikomu żadnej ideologii, zwłaszcza, że chodzi o bardzo, ale to bardzo wąską grupę osób. Pani poseł? No, chciałabym zwrócić uwagę na to, że mój adwersarz lepiej wie, co ja myślę, jakie przedstawiam i jakie prezentuję poglądy. I to jest typowe dla tego środowiska pisowskiego, że oni wiedzą lepiej. W związku z tym, że wydaje im się, iż wiedzą lepiej, uważają, że mogą narzucić swoje zdanie innym osobom. Absolutnie pan profesor Wróblewski nie broni życia, ponieważ nie stawia na równi życia kobiety, która jest w ciąży z płodem. I nie, im była mowa tylko i wyłącznie o pewnych przesłankach dotyczących wad letalnych, wad, które powodują, że dziecko umrze momentalnie po porodzie, obumrze czasami płód w łonie matki. I nikt nie zastanowił się, składając wniosek do Trybunału, nad konsekwencjami, jakie to ma dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego kobiety, która jest w ciąży, która jest zmuszana do urodzenia takiego dziecka. Pan Boguś dodzwonił się na naszego studia. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Tak, słuchamy. Dobry wieczór. Ja nie chcę oceniać pana Wróblewskiego, bo jeszcze nie jest rzecznikiem praw obywatelskich, ale chcę tylko powiedzieć, że takiego jak Lewacki jest rzecznik praw obywatelskich obecnie, pan Bodnar, taki lewacki szmaciarz, zwykły szmaciarz. Dziękuję panie Bogusiu, takich słów prosiłbym na przyszłość nie używać. Panie radny, pojawił się zarzut ze strony pani poseł, że Prawo i Sprawiedliwość wie lepiej, co ludzie chcą. Rzeczywiście jest tak, pańskim zdaniem? Rektorze, jak ktoś nie ma co do powiedzenia, no to mówi, że jesteśmy pisowskim środowiskiem, który wie lepiej. Pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość, ten rząd wybrali mieszkańcy w wolnych wyborach. W związku z tym proponowałbym, abyśmy jednak do tego się odnosili. To jest jakby punkt odniesienia. Natomiast co do meritum, no szanowni państwo, my wracamy cały czas, czy pani poseł wraca cały czas do jednej, jedynej kwestii związanej z właśnie tymi sprawami dotyczącymi tak naprawdę strajku kobiet, bo przecież te środowiska najbardziej głos podnosiły. W gruncie rzeczy cały czas wracacie państwo do kwestii światopoglądowych w rozumieniu spraw LGBT, homoseksualistów i tak dalej, a przecież to nie jest w ogóle temat najistotniejszy, którym Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się zajmować. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zajmować się problemami wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy mieszkają w małych miastach, na wsiach, w średnich, w dużych miastach, ale też oczywiście środowisk również mniejszości, czy seksualnych, czy narodowych i tak dalej, i tak dalej. I o tym porozmawiajmy, a nie o kwestii tej, czy pan poseł Wróblewski podpisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ten, który pani poseł, jak pani się uśmiecha, ma pani bardzo ładny uśmiech, ale tak samo powinna pani mieć pamięć, że podpisali ją również posłowie, ten wniosek pani bliscy, między innymi z PSL-u. I wcale nie byli to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, dlatego to też trzeba, na to też trzeba zwrócić uwagę. A wreszcie na koniec tej części mojej wypowiedzi. Szanowni państwo, żeby ktokolwiek został rzecznikiem praw obywatelskich,
musi zostać wybrany większością Sejmu i większością Senatu. Nie ma możliwości, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie został wybrany bez poparcia obecnej opozycji. No więc dajemy szansę, zobaczmy. Jeżeli opozycja zagłosuje, taki rzecznik będzie. Jeżeli nie zagłosuje, rzecznika nie będzie. W związku z tym nie bardzo rozumiem, w czym tu kontrowersje i w czym tu emocje powinny być. Już za chwilę oddam pani głos, pani poseł, ale pan Paweł dodzwonił się do naszego studia. Dobry wieczór, panie Pawle, słuchamy. Dobry wieczór. No więc to jest po prostu kolejne stanowisko, na którym nie liczą się kompetencje, tylko liczy się ideologia, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna. Jeżeli wybrany zostanie rzecznik, no nazwijmy to tej strony lewicowej, to będzie na inne rzeczy kładł nacisk, a jak będzie ten z Prawa i Sprawiedliwości, to też inne rzeczy będą dla niego priorytetem, nie oszukujmy się. Niestety czasy profesor Ewy Łętowskiej, czasy pana profesora Zielińskiego, Adama Zielińskiego, czy później Tadeusza Zielińskiego minęły bezpowrotnie. Nie oszukujmy się. Ja mam takie pytanie przy okazji do obu gości w studiu. Czy naprawdę wierzycie w to, że kandydaci, których popierają wasze opcje, naprawdę będą całkowicie apolityczni i będą dla dobra wszystkich działali, czy tylko będą się dla nich liczyły tam sprawy, no jednak opcji politycznej czy światopoglądowej, bo ja mam takie wrażenie, że tak jest. Dziękuję. Dziękujemy, panie Pawle. Pani poseł, czy jest to możliwe, to o czym mówił pan Paweł? Myślę, że tak, że jest to, że funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich jest ustalona i zorganizowana w ten sposób, aby rzecznik dbał faktycznie o dobro wszystkich obywateli. Jak pan radny zauważył, większość wybrała taki, a nie inny rząd, ale to nie znaczy, że większość i rządzący nie mają w tym momencie obowiązku zajmować się również mniejszościami. To nie mówię o mniejszościach dotyczących LGBT, mówię o mniejszościach takich na przykład jak ja, którą już nieraz tu zaliczono do gorszego sortu i innymi obelgami obrzucono. I chciałabym, żeby również Rzecznik Praw Obywatelskich przynajmniej próbował zachować neutralność. Natomiast w przypadku proponowanego na to stanowisko posła Wróblewskiego, ja niestety nie widzę tej możliwości. Poseł Wróblewski jasno wyraża swoje poglądy. Nie wszyscy jesteśmy katolikami, czy chcemy, aby prawo, które wynika bezpośrednio z nakazów religijnych, nam przewodziło. Chcemy świeckiego państwa, w którym prawo stanowione jednak zachowuje prymat nad prawem naturalnym czy normami religijnymi. Panie radny, chciałbym w takim razie zapytać o to, o co pytał także pan Paweł. Czy jest możliwe, że kandydat na przykład Prawa i Sprawiedliwości będzie w stanie być bezstronny później w pracy na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy każdy kandydat, to nie wiem, ale jeśli chodzi o Bartłomieja Wróblewskiego, jestem przekonany, że tak. Krótka odpowiedź w takim razie. Chciałbym zapytać, czy nie jest to wstyd dla polskiej klasy politycznej, że kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się we wrześniu 2020 roku, a polski parlament do tej pory jeszcze nie ma żadnego kandydata ostatecznego, czy nawet nie powołał nikogo na to stanowisko. Panie radny. Może, czy to jest wstyd? Tak bym nie powiedział. Na pewno to jest pokłosie obecnej sytuacji politycznej, która jest. No i tutaj niestety oczywiście mogę być posądzony o stronniczość, natomiast z całą pewnością ja uważam, że to jest kwestia niestety, ale takiej, a nie innej jakości opozycji. Opozycja wszystko, ale absolutnie wszystko kwestionuje, co jest zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli były budowane szpitale tymczasowe, to był krzyk, to były konferencje prasowe, ile pieniędzy idzie na szpitale tymczasowe. To może Teraz Prawo i Sprawiedliwość widzimy, powinno dążyć do kompromisu z opozycją? Może by rozpocząć takie rozmowy kuluarowe o to, żeby jakiś kompromisowy kandydat się pojawił? Panie redaktorze, właśnie w mojej poprzedniej wypowiedzi to właśnie zasugerowałem i powiedziałem. Nie ma możliwości wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich bez porozumienia, przynajmniej na poziomie Senatu i bez zgody przynajmniej części posłów opozycji. I zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania. Ja liczę, że jednak
Rozsądek weźmie górę i ten kandydat zostanie wybrany. Ale tym kandydatem wtedy by był Bartłomiej Wróblewski. No to bardzo dobry kandydat. Joanna Jaśkowiak? No cóż, nie mogę się zgodzić ze zdaniem pana radnego. W mojej ocenie poseł Wróblewski nie jest odpowiednim, nie jest właściwym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Z pewnością nie będzie obiektywny w mojej oczywiście ocenie. I mam nadzieję, tak jak pan radny, że rozsądek zostanie zachowany i kandydat ten nie zostanie wybrany. Pani poseł, a jest pani na przykład gotowa, żeby być może przewodniczyć w roli takiego mediatora w parlamencie, żeby zaproponować wspólnego kandydata opozycji i partii rządzącej? Ja osobiście bardzo chętnie się włączę w tego typu negocjacje, mediacje. Myślę, że tak naprawdę optymalnym kandydatem była pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Z tak ogromnym poparciem społecznym, w przeciwieństwie do posła Wróblewskiego, gdzie mamy ewidentny sprzeciw, i to ogromny sprzeciw społeczny przeciwko dotychczasowym poczynaniom posła. To chciałbym zapytać jeszcze o sytuację związaną z senatorem Janem Filipem Libickim, który powiedział, że rozważa to, czy nie poprzeć Bartłomieja Wróblewskiego na to stanowisko. Chciałbym zadać tym razem pytanie znów pani poseł Joannie Jaśkowiak, dlatego czy pani wie coś o rozmowach, które miały się toczyć między senatorami, ale także posłami opozycji właśnie z senatorem Janem Filipem Libickim, żeby jednak tego nie robił? Nie, niestety nic mi nie jest wiadomo. Ja nie uczestniczyłam w takich rozmowach, a mam nadzieję, że pan poseł Libicki zachowa się po prostu przyzwoicie. Panie radny, pan senator. Panie radny, zaskoczyła ta chęć niejakiego wsparcia dla Bartłomieja Wróblewskiego? Filip to porządne imię i do porządnych rzeczy zobowiązuje. I w tych kategoriach na to patrzę. A mówiąc zupełnie serio, ja Filipa Libickiego znam od lat. Ja wiem, jakie są jego poglądy. Ja w wielu sprawach z nim się osobiście nie zgadzam, w sprawach stricte politycznych. Natomiast jedno z całą pewnością trzeba Filipowi, tak mogę powiedzieć, bo my jesteśmy po imieniu, dlatego tak mówię, jedno trzeba mu oddać. Konsekwencje w swoich poglądach światopoglądowych, niezależnie od strony, którą reprezentował, a reprezentował, i tu drobna moja złośliwość, Filipie, wybaczysz, wiele środowisk politycznych reprezentował, natomiast akurat w kwestii światopoglądowej prezentował jednoznaczne stanowisko i ono jest niezmienne, czyli nic się nie zmieniło i mówi dokładnie to, co mówił przez lata. Więc to jest oczywiste i konsekwentne akurat w jego przypadku. Chciałbym państwa zapytać, tak może trochę przewrotnie, jaki byłby państwa wymarzony kandydat na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, panie radny? Nie mam takiego wymarzonego. Trzymam kciuki za Bartłomieja. Bartłomiej Wróblewski nie jest tym wymarzonym kandydatem? Moim zdaniem bardzo dobrym kandydatem, czy wymarzonym. Nie patrzę na to w tych kategoriach. Pani poseł? Ja życzyłabym sobie kandydata, który będzie w stanie odciąć się od swoich poglądów, osobistych poglądów, i sprawować te funkcje w interesie każdego obywatela. Nie mam tu w tym momencie osoby, którą chciałabym wskazać. Natomiast w moim odczuciu tych cech nie posiada poseł Wróblewski. Pan Jakub dodzwonił się do naszego studia. Dobry wieczór, panie Jakubie, słuchamy. Witam państwa, szanowni państwo posłów obu partii. Właśnie oglądam państwa, a i ten. Właściwie nawet ja jestem przeciwny wybraniu pana Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, bo po tym właściwie, co właśnie wywołał burzę właśnie, że teraz jest strajk kobiet, to właściwie raczej nie za dobrze to się widzi właściwie każdemu człowiekowi. Jeśli ktoś jest akurat właśnie partii PiS-u. Ale właśnie nawet u pani Jaśkowiak, pani przedstawiła swoją kandydatkę, ale tu jest też innego rodzaju problem, że państwo przedstawiają tutaj swoich kandydatów, a są jeszcze inni kandydaci innych partii. Więc czemu po prostu nie można byłoby po prostu zamiast faworyzować innych, dać szansę innym, na przykład jak to jest w różnych rodzajów firmach, jakby w formie konkursu, żeby wziąć ich pod uwagę, że inne
ich właśnie osiągnięcia czy doświadczenia. Dziękujemy serdecznie, panie Jakubie. No właśnie, ale to by były chyba, to już pytanie do państwa, potrzebne spore zmiany, żeby właśnie taki kandydat był wybierany w drodze konkursu. Chciałby pan czegoś takiego, panie radny? To zależy od kryteriów. A już mówiąc zupełnie serio, nie, no, przepisy są dosyć jasne. Oczywiście, że Sejm ze zgodą Senatu ten sposób wyboru tego organu, jak i wielu innych, jest dobry. No, proszę pamiętać o jednej rzeczy. No, posłowie, co by nie powiedzieć, niezależnie od opcji, i senatorowie, szanowni państwo, są wybierani przez obywateli. Tak jak pani poseł została wybrana przez obywateli, tak inni posłowie byli wybrani przez obywateli. W związku z tym po to zostały wymyślone wybory, po to właśnie tą drogą wybieramy swoich przedstawicieli, żeby oni dokonywali tych wyborów. Uważam, że to jest rozsądne i właściwe. A to, że mamy akurat w tym momencie taką, a nie inną sytuację, jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później dojdzie do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i tak z całą pewnością będzie. Demokracja jest silna i poradzi sobie z takimi historiami. To jeszcze tylko dopowiem, że senatorowie też są wybierani przez obywateli. Pani poseł, jeszcze chciałbym zapytać panią w takim razie, czy pani widzi taką przyszłość, żeby właśnie ci kandydaci byli wybrani w formie takiego konkursu? Tu bym się zgodziła z panem radnym, że procedura przewidziana do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich jest jasna, wystarczająca i właściwie zabezpieczona przed naciskami też politycznymi. No, w takiej sytuacji mamy możliwość, w której reprezentowane są różne środowiska, w zależności od tego, czy decyzję podejmuje Sejm, czy też Senat. Także sam proces wyboru w moim odczuciu jest jak najbardziej prawidłowy i tak powinno pozostać. Pan Czesław dodzwonił się do naszego studia. Dobry wieczór. Halo, halo, panie Czesławie, słyszymy się. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór państwu. Ja tak krótko jednym zdaniem. Proszę państwa, jeżeli ten kandydat by przeszedł, to on będzie działał tylko według dwóch wytycznych. To, co dostanie wytyczne od naczelnika z Żoliborza, a druga wytyczna uzgodniona oczywiście z Kościołem i więcej do powiedzenia na ten temat nie ma. Dziękujemy, panie Czesławie. To panie radny, myśli pan, jak mnie mam ten naczelnik z Żoliborza, to chyba oznacza wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ale chciałbym pana zapytać, czy rzeczywiście tak może być, że Bartłomiej Wróblewski będzie jakoś uzależniony od władz Prawa i Sprawiedliwości? Szanowni państwo, nie żartujmy sobie. Naprawdę, prezes Kaczyński właściwie już wszystko, chyba już nawet mam takie wrażenie, że i moja świnka morska, która była kupiona dla syna bez zgody prezesa Kaczyńskiego, nie mogła zostać kupiona. No oczywiście to są absolutne żarty i jak państwo nie mają co mówić, to zawsze mówią naczelnik z Żoliborza, prezes i Nowogrodzka. No to jest stała śpiewka, jak nie ma się o czymś powiedzieć. I jeszcze PiSowiec. Oczywiście, a Trybunał Konstytucyjny to nie Trybunał Konstytucyjny, tylko jak to jest pani poseł, gmach pani Przyłębskiej, tak? No to jest taka nowomowa, którą państwo prezentujecie. No i tyle. Oczywiście nie będzie żadnych wytycznych, nie będzie żadnych poruczeń, nie będzie żadnych innych tego typu wskazówek. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wykonywał swoje obowiązki. Ranga urzędu, powaga samej osoby, która jest zgłaszana doktora Wróblewskiego, na to nie pozwala i to jest zupełnie niepotrzebna rozmowa. Pani poseł, wierzy pani w te zapewnienia? Niestety nie wierzę w te zapewnienia. Doświadczenie, moje krótkie doświadczenie parlamentarne uczy mnie, że no niestety nie można tego typu zapewnieniom wierzyć. Ma to chociażby odzwierciedlenie w samym procesie stanowienia prawa, w jego jakości. No, tu by się długo trzeba było rozwodzić na ten temat. A nie chciałabym. Moglibyśmy jeszcze oczywiście dłużej dyskutować, ale skończył się nam czas. Joanna Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska, Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. To dzisiejsi goście otwartej anteny. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Serdecznie postawiam panią poseł, pana redaktora i wszystkich, którzy nas
Również pozdrawiamy pana radnego. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Za chwilę widzimy się w podsumowaniu wydarzeń dnia. Do zobaczenia.